10 razy więcej niż 40, no to dlaczego nie przeszczepiamy chociaż 500 tych trzustek, byśmy pomogli kilku procentom tych pacjentów z tych 10 tysięcy? No i to właśnie pokazuje, jakie są różnego rodzaju problemy z transplantacją trzustki i właśnie dlatego my, realizując ten program, będziemy odkrywali i być może okaże się, że większej grupie pacjentów będziemy mogli zaproponować nowe terapie. No dobrze, gdyby coś wybiega w przyszłości, gdybyśmy przy już się bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Faktury myślę, gdy się uda, na przykład, tak, i powiedzmy, dobrze, te maszynki będą wypluwały, tak się brzydko wyrażę, nie wiem, 1000 trzustek rocznie, to czy będziemy mieć wystarczającą liczbę transplantologów i infrastruktury, żeby 1000 albo 5000 przeszczepiać? Znaczy, oczywiście pan przeskakuje od momentu tego, co jest teraz, do tego, co będzie za kilka lat. No bo to pojawi się systemowo. Bardzo dobrze, tylko to wszystko to jest zrównoważony rozwój. Czyli my stopniowo, prowadząc ten projekt naukowy, stworzymy grupę lekarzy, inżynierów, naukowców, którzy znają się na tej dziedzinie, którzy później dalej będą przekazywali tą swoją wiedzę. Więc za kilka lat, jak tak zadaje pan pytanie, myślę, że także będzie odpowiednia ilość osób, które będą w stanie wykonać taką odpowiednią ilość czy transplantacji, czy drukowania tych narządów. To stopniowo będzie się zwiększało. Po prostu zaczynamy na razie od nas, ale ta wiedza później będzie się szerzyła na kolejnych lekarzy, kolejnych naukowców, kolejnych inżynierów, więc docelowo za te kilka lat jak najbardziej myślę, że nie będzie z tym problemu. Ale czy to kierowanie tym projektem oznacza mniej czasu z pacjentami, a więcej właśnie doglądając, żeby te trybiki się ze sobą zazębiały? Niestety jest to pewna pochodna, no, doba ma tylko 24 godziny. Takiego żadnego badania naukowego nie udało nam się jeszcze przeprowadzić, żeby podwoić dobę i żeby wydłużyć. Drukarkę dodatkowych godzin. Drukarkę dodatkowych godzin nie udało nam się jeszcze dodrukować godzin, więc doba ma tylko 24 godziny i rzeczywiście no, coś jest kosztem czegoś. Więc jeżeli decyduję się, że ruszam i będę koordynował cały ten projekt, to oczywiście to będzie miał wpływ na mój bezpośredni kontakt z pacjentami, że ta ilość godzin spędzona z pacjentami będzie mniejsza niż dotychczas, co oczywiście jest naturalne, ale proszę zobaczyć, że to jest... To będzie miało na celu stworzenie czegoś i zaproponowanie pacjentom jakichś nowych terapii, że w przyszłości, jak się spojrzy, ten czas się wyrówna i mam nadzieję, że wrócę znowu do odpowiedniej ilości do zajmowania się pacjentami, tylko będę im proponował nowe terapie, te, które właśnie teraz stworzymy. Nie wychodzi się, że tak powiem, z wprawy. Oczywiście to zawsze istnieje takie ryzyko, ale proszę pamiętać, że nie chciałbym tutaj prowadzić takiego brzydkiego porównania, a ja cały czas będę prowadził, będę pierwszy operował, pierwszy. Będę miał kontakt z pacjentami, być może mniejszy, ale w tym czasie, gdzie nie będę miał kontaktu z pacjentami, to również będę miał kontakt z żywą tkanką i też będę prowadził różnego rodzaju operacje, tylko trochę innego typu, ale właśnie po to, żeby zaproponować później pacjentom w przyszłości. To więc nie tutaj wyjście z wprawy się nie boję. Czyli wiemy, jaki jest długofalowy cel, żeby można było wydrukować na początku bioniczną trzustkę, a w przyszłości kolejne być może organy. A jakie są te najbliższe, te małe cele, takie mini czy intraprojekty w tym wielkim, olbrzymim projekcie? Jakie są najbliższe te granice, do których trzeba dojść i przekroczyć? Czy tą najbliższą, to co naprawdę spędza sens powiek, to oczywiście
oczywiście jest tutaj znalezienie rozwiązania do drukowania wielowarstwowego i na tak, żeby ta jedna nie się nie zastanawiała. Pan wspominał oczywiście, jak się spojrzy na to w sposób taki bardziej science fiction, to oczywiście możemy wywieźć te drukarki na orbitę okołoziemską i tam drukować, gdzie nie ma przyciągania ziemskiego. Ale to można stworzyć laboratorium, nie? Tak, laboratorium stworzyć na orbicie okołoziemskiej, gdzie będą narządy drukowane. Nie, może nieważkość można stworzyć tutaj. Albo tutaj stworzyć nieważkość. Ciekawe, co byłoby dalsze, nie potrafię w tym momencie oczywiście powiedzieć. Więc na pewno będziemy mieli spotkanie i będziemy się rozmawiali na temat rozwiązania tego problemu. Z punktu takiego naukowego będziemy chcieli jeszcze dobrać kolejnym tym takim małym kroczkiem, to jest dobranie odpowiedniego środowiska do komórek macierzystych i do wysp trzustkowych. Czyli fajnie, że udało nam się pokazać, że wyspy trzustkowe możemy włożyć do drukarki, wydrukować, a teraz chcielibyśmy wokół tych wysp trzustkowych stworzyć jak najlepsze środowisko, które umożliwi im jak najlepsze życie i funkcjonowanie, bo to również my wiemy, co jest w naturze. My, wykorzystując w naszym programie na chwilę obecną, to wykorzystaliśmy po prostu alkiniany, czyli pewne związki chemiczne, które miały tylko im stworzyć rusztowanie, ale docelowo wiemy, że to nie jest to środowisko, w którym chcielibyśmy położyć te wyspy trzustkowe, więc teraz będziemy szukali odpowiedniego medium, w którym musimy zawiesić te wyspy trzustkowe, na co mamy wydrukowane, czy będzie to kolagen, czy będzie to lepnina, jaki będzie skład tych odpowiednich elementów, ile będzie kolagenu, ile będzie lepniny. Być może również można wykorzystać tutaj, wydrukować różnego rodzaju elementy syntetyczne, jeżeli tak, to jakie, w jakiej ilości, więc to jest najbliższy etap badań, którym się będziemy zajmowali, a z drugiej strony to badanie, które będzie prowadziło transformowanie komórek macierzystych w kierunku komórek produkujących insulinę. Więc to są dwa takie dwie gałęzie, które równocześnie będą się działy i będą tym najbliższym elementem programu naukowego, którym będziemy się teraz zajmowali. To myślenie o bionicznej trzustce to już jest myślenie o ludzkiej bionicznej trzustce, czy na razie zjeżdżaczki? Nie, to jest myślenie już o ludzkiej bionicznej trzustce. No, ale rozumiem, że zanim ona by miała te trafić do testów klinicznych, to jeszcze, a czy parę szczurków i świnek odda życie na ołtarzu ojczyzny? Oczywiście, że badania będą prowadzone na zwierzętach, ale to wszystko dzieje się w sposób... Na innych zwierzętach? Idźmy w sposób odpowiedni, z odpowiednimi zgodami Komisji Bioetycznej, zachowując odpowiednie wszystkie wysokie standardy, żeby te zwierzęta w żaden sposób nie cierpiały, tylko żeby można było wykorzystać ten potencjał i żeby ich poświęcenie umożliwiło nam przeprowadzenie odpowiednich badań naukowych i uzyskanie wiedzy, która pomoże trochę pacjentom. Nie, czy pan zwrócił uwagę, bo to jest w ogóle bardzo interesująca konstrukcja, że jeden gatunek zwierząt pyta organy etyczne tego samego gatunku, czy może poświęcić życie innego gatunku. A w takim razie... Jakbyśmy pytali na przykład, czy możemy wykonać wyroki śmierci na ludziach, co sądzi na to Wielka Etyczna Rada Szczurów. Szczury mówią, jesteśmy za. Oczywiście to zależy, jak na to pan spojrzy. My tutaj wchodzimy już bardziej w filozofię. Oczywiście. Więc no, nie chciałbym w programie naukowym zajmować się filozofią, więc nie będę tego na razie komentował. Dobrze, a jeśli chodzi o przyszłość, kiedy pan planuje, że tak powiem, plecie za nami? Oczywiście czysto teoretycznie, kolejne. Już nie testy kliniczne na ludziach dorosłych. Oczywiście, że zaczniemy od osób dorosłych w ogóle. Moje podejście do pracy i do proponowania dzieciom jakichś innowacyjnych metod leczenia jest bardzo ostrożne, więc to też dobrze, że o tym słyszę, że nawet jeżeli będziemy prowadzić badania kliniczne za kilka lat, nie wcześniej niż za 3-4 lata, bardziej 4 pewnie lata, to tylko i wyłącznie osoby dorosłe, z tego względu, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie będą wyniki tych badań klinicznych. W chwili obecnej uważam, że zastosowanie jakiejś innowacyjnej metody
kierunku dzieci jest usankcjonowany tylko tym, że jest jasno powiedziany system zero-jedynkowy, że albo u danej osoby zastosuje się tą metodę i będzie miała szansę na przeżycie, albo się jej nie zastosuje i ona umrze. W przypadku bionicznej trzustki i cukrzycy nie ma na chwilę obecną takiego zagrożenia. U dzieci możemy stosować intensywną insulinoterapię. Oczywiście to leczenie jest bardzo trudne, skomplikowane. Niemniej jednak to nie jest taki system zero-jedynkowy jak w innych dziedzinach, więc tutaj na pewno ta bioniczna trzustka nie będzie dostępna dla dzieci, chyba że po iluś latach, że wyniki będą tak doskonałe, tak wspaniałe, że uda się to wprowadzić również dla młodszych pacjentów, ale na chwilę obecną na pewno, jeżeli dojdzie do badań klinicznych, to będą to badania kliniczne na osobach dorosłych. Czyli jeżeli tak optymistycznie patrząc, to 5 do 7 lat to jest, jeżeli wszystko pójdzie w taki sposób, jak pan projektuje, to 5 do 7 lat to jest ewentualnie początek druku już gotowych organów, które potem... To byłby bardzo dobry horyzont czasowy. Życzyłbym sobie, żeby właśnie tak się to udało. Bardzo dziękuję i także życzę panu tego samego, a może nawet wcześniej. Dziękuję. Myślę, że 5 lat to bardzo dobry horyzont czasowy. Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Szoła, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, szef projektu, który prowadzi innowacyjne badania nad stworzeniem bionicznej trzustki, był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję państwu. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy. Program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Czuraj. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jestem pierwszy raz w życiu, proszę pani, na proteście. Zawsze to będzie jakiś sygnał, że nam się to nie podoba, to co się dzieje, więc myślę, że każda forma protestu jest na tym ulepsza. Jestem już zupełnie mokra, ale mi to nie przeszkadza. Czuję atmosferę, czuję, że dobrze robimy. Kobiety należy się wsparcie, mają prawo mieć wybór. Audycja powstała we współpracy. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Polskie Radio 24. Skargi międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Pandemia. Energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18:00 w programie Post Factum. Zapraszam Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. Potrzebuję coś dobrego na Zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Och, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziwanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Płaczesz. To bardzo proste. Brakuje ci siły, by zająć się dzieckiem. Boisz się, że nie dasz rady go wychować. Że nie potrafisz być dobrym kobietą. Objawy depresji pogodowych istnieją. Dziecko odmienia życie każdej kobiety, ale nie zawsze może ona w pełni cieszyć się macierzyństwem. Z depresją poporodową zmaga się co 10. matka. Leczenie i psychoterapia to jedyna droga, by wygrać z tą chorobą. Śmiertelnie niebezpieczną dla matki i dziecka. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Lifestyle w drogeriach Superfarm. Tylko w środę 26 października z kartą Lifestyle aż 50% rabatu na wszystkie produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów marki L'Oreal Paris, a także aż 50% rabatu na wszystkie kosmetyki marek Emolium, Chlorant, Taupe i Max Factor oraz mnóstwo innych promocji. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Jestem mordercą. Historia śledztwa zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Zdobywca festiwalu filmowego. Jakiego nie był w polskim kinie, czy mordowałem te kobiety? Nowy film Macieja Pieprzycy. Jestem mordercą. W kinach od
od 4 listopada. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Że kosmetyczne Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian. Higiena i ochrona. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 26 października, minęło pół dnia. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. MON potwierdza, że na szybko chce kupić śmigłowce także do akcji ratowniczych dla marynarki wojennej. Nadia Sawczenko wróciła do Rosji, do sądu. W poznańskim zoo otruto czarne łabędzie. Potwierdzili to eksperci. Rzeczniczka MONU Katarzyna Szymańska-Jakubowska potwierdziła informację radia TOK FM, że resort na szybko w ramach pilnej potrzeby operacyjnej chce kupić śmigłowce nie tylko dla sił specjalnych, ale także dla marynarki wojennej na potrzeby akcji ratowniczych na Bałtyku i że rozmowy w tej sprawie prowadzone są z trzema firmami. Ministerstwo zakłada, że w wyniku w roku 2017 polskie siły zbrojne otrzymają pierwsze śmigłowce przeznaczone do działań wojsk specjalnych oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych. Informuję w związku z tym, że rozpoczęte rozmowy nie oznaczają zakupu z pominięciem obowiązujących procedur zakupów. Rozmowom zapewniono całkowitą przejrzystość i równe traktowanie wszystkich oferentów. Dziś rzeczniczka MONU nie wymieniła ich z nazwy, ale wcześniej mówiono o Francuzach, producentach karakali, które dla naszej armii wybrał poprzedni rząd i z zakupu których zrezygnował obecny, a także o Włochach i Amerykanach, którzy mają swoje fabryki w Mielcu i Świdniku. Termin zgłaszania ofert mija w piątek. Przypomnijmy, MON chce wydać na śmigłowce w ramach pilnej potrzeby operacyjnej miliard złotych. Platforma Obywatelska powołuje zespół parlamentarny, który, jak zapowiedział jej lider Grzegorz Schetyna, ma odkłamywać fałsz wokół katastrofy smoleńskiej. Z posłami będą współpracować eksperci na czele z byłym szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciejem Laskiem. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jak będą wyglądały te prace? Przed nami długa droga, przewiduje szef zespołu Marcin Kierwiński, nie wyklucza działalności do końca kadencji. Następne po dzisiejszym inauguracyjnym posiedzeniu i już w przyszłym tygodniu. To będzie jedyne miejsce obrony prawdy przed różnego rodzaju kłamstwami pseudoekspertów Antoniego Macierewicza. Na agendzie wszystkie teorie Antoniego Macierewicza. Od sztucznej mgły przez dobijanie rannych po wybuch w prezydenckiej salonce. Kiedy te teorie przestają być prywatnymi, posła Macierewicza stają się państwową ideologią, zaczyna się czas walki o prawdę, mówił Grzegorz Schetyna. Wiemy, że prawda, brak sensacyjnych rozstrzygnięć nie jest tak smaczny jak pisanie politycznych, kompletnie fantastycznych scenariusz, ale będziemy mówić o prawdzie. Będziemy ją pokazywać. Zespół parlamentarny, nie trudno to zauważyć, będzie kontynuował to, co zaczął 3 lata temu tzw. zespół Laska. Jego powołanie było reakcją rządu Donalda Tuska na sondaże. Te pokazywały, że wiarę w zamach podziela po kilkuletniej działalności Antoniego Macierewicza niemal 1/4 Polaków. Zresztą sam Maciej Lasek będzie działał w obecnym zespole. Przyczyny katastrofy smoleńskiej są znane już od 2011 roku. Do dzisiaj nie ma żadnych nowych faktów, które stanowiłyby podstawę do wznowienia badania tego wypadku. Dzisiaj jednak mamy do czynienia z sytuacją niebywałą i bez precedensu. Próbuje się wyeliminować z przestrzeni publicznej raport Komisji Państwowej, a jego autorów poddaje się różnym szykanom. Na to nie ma i nie będzie zgody. Dodam tylko, że ruchem wyprzedzającym PiS już w piątek reaktywował swój zespół w poprzedniej kadencji zwany zespołem Macierewicza. Nowy stary zespół nadal będzie badał katastrofę smoleńską. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Słuchasz informacji TOK FM. Ukraińska lotniczka Nadia Sawczenko wróciła do Rosji. Pojawiła się w Sądzie Najwyższym w Moskwie na rozprawie apelacyjnej dwóch swoich rodaków skazanych za udział w wojnie czeczeńskiej w 1994 roku. Chodzi o Mykołę Karpiuka, który w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze odsiaduje 22,5 roku oraz Stanisława Kłychę, który ma tam spędzić 20 lat. Informację o przyjeździe Sawczenko do Moskwy podał jej adwokat Ilija Nowikow. Ukrainka, dziś deputowana Rady Najwyższej w Kijowie, do niedawna sama była więźniem Rosjan. Skazano ją na 22 lata za współudział w zabójstwie rosyjskiego dziennikarza podczas walk w Donbasie. Później jednak wymieniono ją za dwóch skazanych na Ukrainie żołnierzy rosyjskiego wywiadu, a prezydent Putin ją ułaskawił. Po powrocie do ojczyzny i objęciu mandatu Sawczenko zapowiedziała, że jej priorytetem będzie walka o uwolnienie wszystkich Ukraińców przetrzymywanych przez Rosjan. Dyrekcja poznańskiego ZOO nie ma już wątpliwości, że ktoś otruł tam czarne łabędzie. Kilka tygodni temu w ogrodzie padło 7 ptaków, 2 dorosłe i 5 młodych. Początkowo podejrzewano jednak, że być może zaszkodziła im niewłaściwa karma. Karol Kański. By wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci
śmierci ptaków o pomoc zwrócono się do specjalistów w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Badania jednoznacznie wykazały, że zwierzęta zostały otrute silnie toksyczną substancją. Wiele wskazuje na to, że została wsypana do stawu, w którym pływały ptaki. Łabędzie mieszkało w starym ogrodzie zoologicznym, w którym nie ma kamer. Prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie założony tu monitoring. Okoliczności zatrucia czarnych łabędzi będzie wyjaśniać policja i prokurator. Poznań, Karol Gański, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda, kolejne informacje w radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Najwięcej rozpogodzeń dziś w północno-wschodniej części Polski. W pozostałych regionach sporo chmur, ale i tam możliwe przejaśnienia. W okolicach Olsztyna, Suwałki i Zakopanego może też pokrawić deszcz. W Bielsku, Lublinie, Trójmieście i Bydgoszczy 8 stopni, w Poznaniu, Warszawie, Łodzi 9, w Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu 10, a w Katowicach oraz w Krakowie 11 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 6 minut temu minęło południe, kojarzy się państwo Mikołaj Lizot, a ze mną w studiu jest Piotr Giroj, marzec, poseł Kukiz 15. Witam pana, witam państwa. Witam, dzień dobry. Kiedyś jeszcze w czasach muzycznych byliśmy na ty, może niech tak zostanie to, że ta godność posła jest na tyle wysoka, że nie wolę. Przeczytam taki oto fragment. Udało nam się osiągnąć miłą atmosferę. Moja osobista relacja z wnioskodawcą, z panem Girojem, jest sympatyczna. Oceniam w rozmowie Stefan 24. Poseł PiS Grzegorz Raczek. Chodzi oczywiście o wczorajsze posiedzenie podkomisji, które ma rozpatrywać twój projekt ustawy o marihuanie wyraźnie. To już post. No, a jeżeli przewodniczący podkomisji tak mówi, to chyba tak. Tym bardziej, że wczoraj będąc na tej podkomisji byłem trochę załamany, prawdę mówiąc. Ja rozumiem, że to była dyskusja i tam członków podkomisji jest tylko 9, a sala była prawie pełna. Każdy chciał coś powiedzieć. Natomiast no to jest tak jak no, pytanie, ja tam się zapytałem, czy rozmawiamy o faktach, czy rozmawiamy o punkcie widzenia niektórych osób, o ich przekonaniach, o tym, co im się wydaje. Bo może przypomnijmy słuchaczom, żeby nie mylić opinii z faktami, bo coraz częściej to jest tak, że ludzie mylą opinię z faktami, gdzieś zasłyszane opinie powtarzają potem, jakie fakty. No, będzie trudno z jednego względu. Znaczy, ja trzymam kciuki za to, że jednak, tak jak mówi szef podkomisji, tak jak powiedział szef Komisji Zdrowia Bartosz Łukowicz, że jest szansa, że to wypracujemy w 5 tygodni, ja w to chciałbym głęboko wierzyć. Natomiast widzę podstawowe problemy w tym, że większość ludzi na sali po prostu nie wiedziała tak naprawdę, nie wie, z czym się ma zmierzyć. Jeżeli ja słyszę głosy ze strony lekarzy, bo byli tacy oczywiście, no przecież nie będę podważał nikogo kompetencji, jeżeli chodzi o mojego zawód lekarza, natomiast za każdym razem próbowano nam jakby oznajmić, że skoro są lekarzami, to oni wiedzą lepiej. Ja chciałem się zapytać, no ale czego się uczyli na tych studiach marihuanie w ogóle i w jaki sposób, jeżeli już, jeżeli mówimy, że są, no trudno powiedzieć, żeby specjalista od kolan zaczął poważną dyskusję na temat raka, na temat nie wiem, związaną z nim, więc no nie, nie. Ja mam też ciocię, która jest doktorem i to całkiem niezłym, ale o medycznej marihuanie nie ma prawie w ogóle pojęcia, ja ją szkole z tego. Więc właśnie, ale przypomnijmy całą sekwencję, bo twój projekt pojawił się w Sejmie w lutym tego roku. Tak. Co zakłada ten projekt? Projekt zakłada przede wszystkim to, żeby ludzie chorzy na różne zespoły chorobowe, jest ich w tej chwili dość dużo takich przynajmniej udokumentowanych, w których marihuana medyczna może mieć dobry wpływ w procesie leczenia. Nie mówimy tutaj o wyleczeniu, to wczoraj była cała dyskusja, bo dzisiaj nie możemy mówić o wyleczeniu, skoro oni mówią, że nie ma dowodu, skoro nie ma dowodów, to nie jest lecznicza. Natomiast na pewno może pomagać w procesach różnych, czy to obciążenia bólu. Tam chodzi o to, żeby dostęp do, żeby chorzy mieli dostęp do tego rodzaju w cudzysłowie leku. Natomiast w tej chwili jest to niemożliwe. Ustawa zakłada to, że będzie dostęp albo poprzez narodowy system jakiś, który będzie dyspozytorem
i on będzie miał uprawy. Zakłada też, że będą to też organizacje, w które będą mogli się skupiać pacjenci, czyli stowarzyszenia, tak jest na całym świecie, przynajmniej w tych krajach, w których przychodzi medyczna marihuana. Wiadomo, że ludzie nie chcą w domu uprawiać w większości wypadków, bo nie mają o tym pojęcia. Na czym polega różnica? Bo w aptekach przecież sprzedawane są leki pochodne opiatów. Jeden opiatów. Prawda? I nie ma problemu, nie żałujemy o tym. No, mamy też już abstrahując od tego, Ministerstwo Zdrowia pozwala na sprzedaż przecież alkoholu i papierosów. No tak, to już jest kompletna hipokryzja społeczna, ale na czym polega problem z lekami opartymi o konopie indyjskie? Skoro leki oparte o mak są dostępne. Dlatego leki oparte o marihuanę też są, choćby Sativex, przecież od kilku lat. Jednocześnie minister zdrowia zaprzecza, że w ogóle pomagają, a jednocześnie przypomina o tym, że przecież są Sativex i pomaga ludziom. Także tu mamy do czynienia z taką lekką schizofrenią polityczną. Tak, ludzie sobie raz przytakują, raz zaprzeczają. To wypływa z niewiedzy, czystej niewiedzy, a ta wiedza jest jakaś regulacja, która pozwala sprzedawać na specjalne recepty. Tak, a marihuanie? No właśnie, jest. Dziwnie jest ujęta marihuana w całym tym, ponieważ z jednego paragrafu wynika, że można prowadzić badania i można teoretycznie przeprowadzać eksperymenty medyczne, a jest drugi paragraf, który tego zabrania. Także jednocześnie pozwalają i zabraniają, czyli sytuacja jest taka, kiedy były eksperymenty w Polsce, a były. Nawet obserwowałem jeden z takich eksperymentów na Wybrzeżu, jak jest przeprowadzany przez naukowców. Były uprawy, było powiadomione, wszystkie organy były powiadomione o tym, że jest uprawa. Był zebrany plon, po czym policja antyterrorka wjechała na tą posiadłość, gdzie był ten eksperyment naukowy robiony. Aresztowała wszystkich, do dzisiaj sprawa się toczy, nie wiemy jak się skończy, to już trwa parę lat. I to tak wygląda, znaczy można i nie można, czyli możesz zrobić eksperyment pod warunkiem, że potem nie zbierzesz plonów, bo to o to chodzi. Czyli nie ma zgody na zbiór suszu i za to jest kara. To jest takie wydali zgody na to, żeby posadzić tą marihuanę i ją zbadać, ale jak ją można zbadać, skoro nie wydali zgody na zbiór? To mamy do czynienia z taką, miszmasz, jeżeli chodzi o prawo. My zwracaliśmy uwagę wielokrotnie przez wiele lat, różne organizacje, z którymi też byłem związany, zwracały uwagę na to, że jest błąd, że w jednym paragraf zezwala, drugi zabrania i przez to nie możemy mieć badań, o których bardzo często politycy się opowiadają, że przecież badań nie mają. No ale jak mają być, skoro nie pozwalają? Ale jest jakaś część środowiska politycznego, która czuje się bardzo dobrze z tą hipokryzją, która czuje się dobrze z tym właśnie, z tą sprzecznością prawną. Tak, bo toczysz polemikę z ministrem zdrowia, z Konstantym Radziwiłłem, właśnie na temat marihuany medycznej i on mówi tak, że przede wszystkim twój projekt idzie za daleko, to znaczy daje możliwość uprawy marihuany na balkonach. Tak. Po drugie mówi, że marihuana medyczna już jest, funkcjonuje, czyli można ją kupić, nawet nie kupić, dostać za darmo. A po trzecie, marihuana nikogo nie leczy. To jest zawsze właśnie sam ten zakres postawiony. Pierwsze odpowiem, pierwsze to było pytanie z balkonem, po pierwsze to minister niestety sam się zaorał, jak to się mówi, ponieważ gdyby przeczytał, zadał sobie trud przeczytania tego projektu, to znaczy, że go nie czytał, tam jest, płynie bezpośrednio, że to on będzie decydował, w jakich warunkach to będzie stosowane. Także nie rozumiem w ogóle, sam stwierdził. Po drugie, tam jest opcja upraw normalnych prowadzonych przez państwo też, tak jak wspomniałem, przez NGO specjalne. Także tam jest dużo wyjść. Druga rzecz to była odnośnie, proszę mi przypomnieć, druga rzecz dotyczyła tego, że leki już są i są za darmo. Jest jeden, na pewno nie jest za darmo. Będąc u prezesa Jarosława Kaczyńskiego zwróciliśmy uwagę swego czasu na to, że nie ma refundacji. Poprosiliśmy o refundację. Ta refundacja się pojawiła bardzo szybko, za co od razu zaczęliśmy, o hura, świetnie. Natomiast nikt, zauważyliśmy, się z nami nie skonsultował odnośnie różnych, całe środowisko związane z medyczną marihuaną, choćby koalicja medycznej marihuany, są ludzie, którzy są od lat praktykami. Oni wiedzą, co nie działa w tym stanie, a wydawało się wszystkim, że wystarczy po prostu, o tak, dobra, podziękuję. I na zasadzie takiej
nie wiem, czy zauważyłeś tutaj, że w pewnym momencie było tak, że postanowiono, że jest refundacja, tak jakby oni nagle wymyślili tą refundację, przecież oni nie wiedzieli, my zwróciliśmy na to uwagę, i że to im podziękujmy, a Leroy'a projekt w ogóle jest niepotrzebny, ponieważ już wszystko działa, nieprawda. Przez to, że nie skonsultowali, ta refundacja nie działa. Wczoraj udowodniliśmy, jedna z matek, choćby Dorota Gudaniec, powiedziała o tym, że ludzie do dzisiaj leków nie dostali. Wczoraj, kiedy mimo wszystko opierał się minister zdrowia i jego ludzie, że jest i nawet w 2 tygodnie jeszcze jest niebawem i nie za darmo, a po drugie nie dostają tego ludzie. W tym samym czasie nie wiedzieliśmy o tym. Wywiązała się bardzo duża dyskusja na Facebooku, ona jest do zobaczenia, radzę zajrzeć. Tam jest opis ludzi, którzy zgłosili się i chcieli dostać. Tam jest wszystko napisane, prawda, o tym, jak działa ten system. I kiedy słyszę od ministra zdrowia, kiedy mówi na tym, kiedy udowadniamy, że w ogóle refundacja jest mrzonką, kłamstwem, tylko taką fasadą kolejną, którą wymyślili, a nie pomaga ludziom. Mało tego, ludzie są pełni nadziei, nagle mówi im się, że coś można, a nie właśnie, byliśmy świadkami dramatycznych apeli. Tak, one ciągle się pojawiają. Matek chorych dzieci. Tak, my codziennie w tym ludzie ciężko chorych, bardzo cierpiących, o to, żeby tę sprawę ruszyć. No, ewidentnie tutaj ta hipokryzja właśnie jest silniejsza. Posiedzenia podkomisji dostawaliśmy w tym samym czasie, Dorota i ja, maile od razu od ludzi, którzy oglądali to, załamanych. Pisał człowiek ze szpitala, że on wie, że już umrze, ale on bardzo by chciał i trzyma za nas kciuki, żeby jednak się to udało i że jest załamany poziomem w ogóle dyskusji, ponieważ jest niemerytoryczna. Mnie proszą zawsze o to, żeby merytorycznie w tej kwestii rozmawiał. Czasem mam wrażenie, że nikt poza mną w tym towarzystwie merytorycznie nie rozmawia. Ponieważ no tam społeczna nie być do marihuany? To jest narkofobia, wiemy wszyscy o tym. To jest marihuanofobia w Polsce wtłoczona przez wiele lat, że to jest groźny narkotyk, który morduje ludzi. Ja specjalnie na tą okazję przygotowałem specjalny raport od człowieka, który pracuje dla rządu. Zajmuje się sprawą właśnie uzależnień, sprawą między innymi narkotyków. Napisał piękny raport na temat wczoraj, dostałem go wieczorem, na temat marihuany. Czy może szkodzić w takich ilościach, jak napisaliśmy w ustawie, czy jest w ogóle groźna, gdyby nawet wyciekła i tak dalej. Wspaniały raport, radzę przeczytać chętnie go publicznie, jeżeli dostanę taką zgodę od tego pana, ale już wydaje mi się, że ją otrzymałem. Tam jest wszystko napisane. To chodzi o to, że ludzie, z którymi ja wczoraj zwróciłem na to uwagę, że ja wiem, że oni się na tym nie znają. Mogą mi mówić, nie znają się i to nie jest nic złego, ponieważ ja w wielu nowych rzeczach też się nie znam, ale chodzi o to, że sprawą smoleńską jest prokuratura. Sejmowy zespół smoleński Platformy Obywatelskiej, o nim prosto z wiejskiej mówiła reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasowska. To wywołało protesty. Dwie rosyjskie korwety Bujan MM mogące przenosić broń atomową wpłynęły wczoraj wieczorem na wody Morza Bałtyckiego, podają media w Szwecji. Informację potwierdził szwedzki minister obrony. Otrzymaliśmy informację, która zmienia sytuację w naszym regionie. Tak, wiadomość o pojawieniu się rosyjskich okrętów skomentował szef resortu obrony. To jest mimo wszystko niepokojące i dotyczy wszystkich krajów wokół Morza Bałtyckiego, podkreślił. Jedna ze szwedzkich gazet napisała, że dwa rosyjskie okręty z floty czarnomorskiej minęły duńską cieśninę Wielki Bełt, kierując się w stronę Bałtyku. Prawdopodobnie, jak zaznaczają media, jednostki wpłyną do rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Początkowo sądzono, że pozostaną one na Morzu Śródziemnym, aby wzmocnić udział Rosji w walkach w Syrii. Światowa Organizacja Zdrowia chce redefiniować pojęcie niepłodności. Chodzi o kobiety samotne, które nie znalazły partnera, ale chcą mieć dzieci. Zgodnie z pomysłem mają zostać zaklasyfikowane jako niepłodne. To samo dotyczy mężczyzn i tak zwanych par homoseksualnych. O sprawie napisał jeden z dzienników. Jeśli pomysł zaakceptuje WHO, takie osoby dostaną prawo do leczenia swojej rzekomej niepłodności. Nowa definicja umożliwi wykorzystanie z procedury in vitro szerszej grupie osób. W takich przypadkach dopuszczana będzie też refundacja. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreśla, że pomysł WHO jest absurdalny. Ta sama organizacja od kilku lat nie broni wartości, jaką jest ludzkie życie. To, co jest bardzo niepokojące, to, że za pomocą absurdalnych redefinicji prawnych, absurdalnych redefinicji pojęciowych dokonuje się totalnej manipulacji
która wpisuje się w szeroką przestrzeń kultury śmierci, dlatego że tak naprawdę te działania, jak wiemy, także reprodukcyjne, one niosą ze sobą przede wszystkim jakąś część eliminacji embrionów nadliczbowych, a więc wpisują się w kulturę śmierci. Krótko rzecz ujmując, Światowa Organizacja Zdrowia, która powinna stać na straży wartości ludzkiego życia, już od wielu lat przestała służyć tej misji, stała się organizacją niszczącą życie i zdrowie człowieka i to jest szalenie niepokojące, szalenie przerażające. Propozycja WHO w przyszłym roku zostanie rozesłana do ministrów zdrowia państw należących do organizacji. A przed nami jeszcze krótka prognoza pogody. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północnych i w rejonach podgórskich możliwy przelotny deszcz. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Jedynie na wybrzeżu wiatr umiarkowany zachod. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahało. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Powołała nowe organy administracji w tysiącach miast, których mieszkańcy są w większości Kurdami, odwołując demokratycznie wybranych burmistrzów za domniemane związki z terroryzmem. 55-letnia Kisanak Gultan, znana z dzisiejszych rozmowach niedokończonych o zapomnianych bohaterach. W części telewizyjnej o godzinie 18.15 udział wezmą Artur Rydel Ardzianik, koordynator badań Tukawice Pamięci Polskich Męczenników i współpracownicy z Fundacji Sprawiedliwi dla Świata oraz dr Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. A w części radiowej o 21.30 dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i profesor Wojciech Polak, redaktor naczelny czasopisma Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie, a także członek kapituły Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Arsenał Putina. Moskwa znacznie zwiększa wydatki na zbrojenie. Szczegóły w naszym dzienniku. Zatruta kultura. Dzieci stoją w centralnym punkcie zainteresowania środowisk, które wydały wojnę chrześcijańskiej duszy. Ksiądz Sławomir Ostrzewa tłumaczy, dlaczego budzące grozy zabawki i udział w Halloween są śmiertelnie niebezpieczne dla dzieci. Knebel na obrońców życia. Francja dąży do ograniczenia działalności ruchów pro-life. Lewica nie odpuszcza. Czytam w naszym dzienniku. Z cyklu Środy z historią powstanie węgierskie 1956. Dlaczego Zachód nie reagował na inwazję sowiecką na Budapeszt? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W najbliższy poniedziałek, 31 października, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz wspólna modlitwa. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Weyman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat aktualność objawień Matki Bożej w Fatimie w kontekście Roku Miłosierdzia. Mieszkańców Szczecina i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 7 listopada w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 14 listopada w Sanktuarium Matki Bożej w Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej i 21 listopada w parafii pod wezwaniem świętego Piotra w Wadowicach. Jako wspólnota wierzących, podkreślił Franciszek, jesteśmy wezwani, by przyjąć i otoczyć troską naszych braci i siostry, którzy uciekają przed wojną, głodem, przemocą, nieludzkimi warunkami życia. Marek Lenart, Polskie Radio, Rzeszów. Polski film, miasto 44
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj, już 10 minut po 13 zapraszam na audycję aktualności dnia. Zorganizowany przez Partię Europejskiej Akademii Filmowej Przegląd jest okazją do spotkania się z kinem Federacją Europejską i obecną na co dzień w arabskich kinach. Miasto 44 Jana Samasy, czyli opowieść o miłości w czasach powstania warszawskiego, będzie pokazywane dwukrotnie w Abu Dhabi i Dubaju. Ówczesna radca polskiej ambasady Klaudia Lach.